pomysł na to dzisiejsze kazanie wziął się z takiej mojej obserwacji, dyskusji i rozmowy pomiędzy chrześcijanami na temat tego, czy chrześcijanin ma prawo do obrony, ma prawo do broni, ma prawo do jakiejś agresji i tak dalej, i tak dalej. Jak gdy przyglądałem się tym rozmowie, powiem, że jest jedno wielkie poplątanie, że wszystko wrzucamy do jednego worka i szukamy takiej jednoznacznej odpowiedzi tak albo nie. Na temat siły fizycznej, broni, obronności i tego wszystkiego w życiu chrześcijańskim nie jest tematem, na który da się jednoznacznie odpowiedzieć tak albo nie. No, jakby da się wszystko skumulować do jednego wyrazu tak albo nie. Wiemy na pewno, i to jest rzeczą niewątpliwą, że chrześcijanin ma obowiązek przebaczać każdą krzywdę. Amen. Nie ma innej, nie ma żadnej furtki nawet, żadnej koncepcji biblijnej na to, żeby było inaczej. Mamy obowiązek przebaczać. Pan Jezus powiedział niesamowite słowa. Słyszeliście, już powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed sądem. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Więc Pan Jezus jeszcze jakby podnosi poprzeczkę. On mówi, że nie tylko nie wolno nam zabijać, ale nawet nie wolno nam się unosić gniewem. Że my nie możemy sobie pozwolić na taki stan. W naszym życiu nie może się pojawić stan gniewu. W sercu chrześcijanina nie może być gniewu. To jakby jest myśl, którą przedstawia moim zdaniem Pan Jezus w tych kilku słowach zawartych w kazaniu na górze. Więc jakby wszelka próba gniewnego działania jest grzechem. Wszelki gniew w naszym sercu jest grzechem. I to się Panu Bogu nie podoba i to się Panu Bogu nigdy nie będzie podobać i nie ma żadnej możliwości pogodzenia bycia człowiekiem wierzącym, nazywania się uczniem Chrystusa, a działaniem w gniewu. Tak? Gniew to jest coś, co powinniśmy z naszego życia. My nie mamy prawa się gniewać. Nie znajdujemy gniewu w Chrystusie, którego naśladujemy i nie mamy prawa hodować takiego uczucia w swoim sercu. Kolejną rzeczą niewątpliwą jest to, że chrześcijanin ma obowiązek nie poddawać się pragnieniu zemsty. I specjalnie jakby użyłem takiej konstrukcji tego zdania, dlatego że w nas będzie się pojawiać pragnienie zemsty, jak nas będą krzywdzić, jak nam będą robić coś złego, to w nas będzie się pojawiać pragnienie zemsty, bo Biblia jest przysycona fragmentami, w których jest mowa o tym, żeby zostawić pomstę Bogu, żeby nie mścić się, żeby nie pozwalać sobie na iście za taką zasadą. I tutaj znowu słowa Pana Jezusa, które muszą być bazą. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. A więc znowu, tych słów się nie da inaczej rozumieć, jak w ten sposób, że nie mamy prawa do zemsty. Że nie możemy funkcjonować na zasadzie ty mi coś zrobiłeś, więc ja ci w takim razie w wendecie, w odwecie zrobię coś takiego. Są bardzo różne interpretacje tych słów. Bardzo dobrą interpretacją jest interpretacja historyczno-kulturowa, która mówi o tym, że tu nie chodzi o taką wymianę pocisków, że jakby dajmy się bić, tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy padł strzał w drugi policzek, albo w momencie, kiedy została oddana druga szata, albo w momencie, kiedy pokonano następne na żądanie tego kogoś, kto jakby robi nam krzywdę, ten ktoś jest winny. Ten ktoś już nie ma żadnej możliwości uniknięcia kary. No ale nadal, nawet rozumiejąc tak ten fragment Słowa Bożego, nie ma w tym możliwości doprowadzenia do sytuacji, że chrześcijanin może się mścić. I to jest trudne. Może nie w Polsce, nie u nas, nie w naszym kraju. Nie dochodzi aż do takich trudnych chwil, ale dotyczy to naprawdę chrześcijan. No i
Na całe szczęście ci ludzie zdają egzamin. Oni się nie mszczą. Oni nie hodują gniewu. Przypomnijcie sobie, jak był u nas usługujący z Open Doors i jak opowiadał, że ja teraz nie pamiętam dokładnie, czy dzieci, czy żony zabili temu pastorowi i całe zgromadzenie o to się modliło, by ten człowiek nie wyhodował w sobie gniewu i by ten człowiek nie szukał zemsty. I ten pastor wiedział, że nie może sobie pozwolić na gniew. On wiedział, że taka jest nauka jego Pana, że tego nie wolno robić. Nie wolno nam działać w odwecie. Nie wolno nam się mścić. Nie wolno nam knuć przeciwko swojemu nieprzyjacielowi. Robi ci ktoś krzywdę, trzeba go błogosławić. Jest ktoś dla ciebie niewdzięczny, trzeba go błogosławić. Nienawidzi cię ktoś, trzeba go błogosławić. I nie da się inaczej zrozumieć słów Pana Jezusa. Nie ma innego przykładu w życiu Jezusa. Mało tego, Chrystus mówi zasadę, która wymyka się spod kontroli w tym świecie, która jest niezrozumiała absolutnie dla osób niewierzących. To znaczy Chrystus mówi, że wszystko zmieniamy miłością. Że na zło odpowiadamy dobrem. Że na wszystko odpowiedzią jest miłość. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ja wam powiadam, módlcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jakże byście pozdrawiali tylko braci waszych? Cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Dla mnie to też jest wezwanie. Ten fragment Słowa Bożego jest dla mnie ogromnym wezwaniem. Ale dopóki on jest w Słowie Bożym, dopóty on jest obowiązujący. I znów tego fragmentu nie da się inaczej rozumieć. Już bardziej dosłownie nie może być napisane. Tu jest napisane, że mamy obowiązek miłować nawet nieprzyjaciela. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, nie różnimy się niczym od tych, których powinniśmy ewangelizować. Więc jeżeli pozwolimy sobie na gniew, pozwolimy sobie na zemstę, pozwolimy sobie na wendetę, pozwolimy sobie na lęk, strach wobec naszych nieprzyjaciół, to niczym się od nich nie różnimy. Przeniosę to na współczesne czasy. Jeżeli pozwolimy sobie na gniew wobec na przykład muzułman, jeśli pozwolimy sobie na nienawiść wobec na przykład tych strasznych muzułman, tych w obrębie Hamasu, to niczym się od nich nie różnimy. Dlatego, że Pan Jezus wielokrotnie mówi, że nie trzeba czynić, żeby grzeszyć. Wystarczy myśleć o grzechu. I już się jest w innym grzechu. A więc nie wystarczy, nie trzeba mordować. Wystarczy nienawidzić tak, że mam ochotę go zamordować. I w ocenie Pana Jezusa to jest ten sam grzech. I tych słów nie rozumieć. I my nic z tymi słowami nie zrobimy. Możemy jedynie konfrontować swoje serce ze słowami biblijnymi. Mało tego, w dziejach apostolskich, w listach apostołów, 1 Piotra 3,9, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgom za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Znowu rzecz, która jest bardzo trudna do przyjęcia. Jest tutaj napisane, że nie oddajemy obelgom za obelgę, błogosławimy i do tego zostaliśmy powołani. Mało tego, to właśnie to powołanie przynosi do naszego życia błogosławieństwo. Ja widziałem taką historię. Widziałem taką historię, kiedy jeden człowiek bił drugiego człowieka. A ten drugi człowiek nie zemścił się. Nie gniewał się, tylko błogosławił swojego nieprzyjaciela. I po pewnym czasie ten nieprzyjaciel, ten, który bił, nie był w stanie już tego robić. Postawa tego człowieka miała na niego tak ogromny wpływ, że on nie był już w stanie po prostu tak źle czynić. Rzymian 12:14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. No i znowu, nie da się tych słów
źle zinterpretować. Nie da się do tych słów podejść inaczej niż tu. Tu jest napisane wprost. W ogóle jest mało rzeczy tak wpisanych, jak postawa względem nieprzyjaciół i postawa, która nie, że my nie mamy prawa dopuścić do swojego serca gniewu albo nie mamy prawa dopuścić do swojego serca chęci zemsty. No, to jest tak dosłownie opisane w Słowie Bożym. Przyjrzyjmy się, może nie tak. Pan Jezus powiedział, że po miłości nas będą, po miłości wzajemnej, ale również przez kontekst tych słów, które teraz cytowałem, mowa jest również o miłości, tej ponadnaturalnej miłości, którą żywimy, a przynajmniej powinniśmy żywić do naszych nieprzyjaciół. Amen? Tak uczył Pan Jezus? No tak uczył Pan Jezus, nic z tym nie zrobimy. Ale przyjrzyjmy się definicji miłości. Oczywiście ta najsłynniejsza znajduje się w liście do Koryntian i pisze tu tak. Miłość cierpliwa, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Zwrócę uwagę na trzy wyrazy. Nie unosi się gniewem i wszystko przetrzyma. No i znowu, szachmat. No szachmat. No możemy robić inaczej, ale nie możemy wtedy mówić, że naśladujemy Chrystusa. Możemy się gniewać, ale nie możemy wtedy mówić, że jesteśmy naśladowcami naszego Zbawiciela. Możemy się mścić, ale nie możemy w to mieszać Chrystusa. Bo tych słów nie da się inaczej zrozumieć. Ale, co bardzo ważne, w żadnym z tych fragmentów nie przeczytałem, że miłość jest akceptacją zła. Nigdzie Chrystus nie powiedział, że miłość jest akceptacją zła. Nasza pokora, nasza umiejętność niegniewania się, nasza umiejętność przebaczania, nasza umiejętność, a chcę wierzyć, że chrześcijanie mają taką umiejętność, wywoływania agresji nie jest synonimem tchórzostwa i nie jest brakiem zgody Jezusa na prawo obrony. I o tym prawie obrony chcę trochę dzisiaj powiedzieć. Chcę rozwiać kilka wątpliwości i kilka mitów, bo to są zwykłe mity wokół Słowa Bożego. Ale chcę to powtórzyć jeszcze raz. Będę mówił o prawie do obrony. Nie będę mówił o prawie do gniewu, bo takiego prawa nie mamy. Nie będę mówił o prawie do zemsty, bo takiego prawa nie mamy. Nie będę mówił o agresji, bo takiego prawa nie mamy. Będę mówił tylko i wyłącznie o prawie do obrony. To jest zupełnie inna rzecz. Dlatego nie możemy całości tego nauczania wrzucić do jednego worka i odpowiedzieć tak albo nie. Bo często, gęsto mieszamy pojęcia, mieszamy prawa i próbujemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Więc zgadzam się zupełnie, że do tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej, nie mamy prawa. I nauczanie Chrystusa jest tutaj stanowcze, jednoznaczne. I naśladowca musi być pod tym kątem stanowczy i jednoznaczny. Co innego, jeśli chodzi o akceptację zła, co innego, jeśli chodzi o rzekomy brak Jezusa, brak zgody Jezusa na nasze prawo do obrony. Zaczniemy od najczęściej podawanego przykładu. Nie zabijaj. Wielu ludzi popełnia błąd, wierząc, że Biblia mówi nie zabijaj. I stara się na przykład to przykazanie odnieść do wojny, ale przykazanie odnieść do takiej sytuacji, kiedy ktoś jest napadany i ktoś się broni i w obronie zabija człowieka. Biblia tak naprawdę w tej Księdze Rodzaju w 20 rozdziale 13 wersecie używa bardzo określonego słowa. I to słowo jest niefortunnie przetłumaczone, bo tam jest napisane, nie powinieneś mordować.
I każdy z nas dokonuje różnicę pomiędzy słowem zabijać a mordować. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, że ten sam Bóg, który mówi mordować, za chwilę daje rozkaz zabicia całego narodu i wybicia go w pień. Tak? Jest tak? Jest tak opisane w Słowie Bożym? Są takie fragmenty Słowa Bożego? No są. Dosłownie to hebrajskie słowo oznacza z premedytacją zaplanowane zabicie innej osoby w złej woli. I tego nam robić nie wolno. Ale ja o tym mówiłem na wstępie. Nie wolno nam się mścić, nie wolno nam unosić się agresją, nie wolno nam z premedytacją zaplanować zabicia innej osoby w złej woli. A więc jeśli stało się tak, jak się stało w przypadku tego pastora, o którym opowiadałem, przypomniałem, oczywiście jemu nie wolno było zaplanować zabicia tego, kto wcześniej zabił jego rodzinę. No tutaj polecenie Jezusa jest jasne. Jemu nie wolno było wyhodować w sposób uczucia gniewu i zemsty i zaplanować z premedytacją morderstwo drugiego człowieka. Tego mu zrobić nie wolno było i on tego nie zrobił. Ale on miał prawo do obrony. Bóg bardzo wiele razy kazał Izraelitom iść na wojnę z innymi narodami. Można sprawdzić. Księga Samuela 15:3, Księga Jozuego 4:13. Bóg ustanowił karę śmierci za wiele przestępstw. Tak czytamy? Księga Wyjścia 21:12, 21:15, 22:19, Kapłańska 20:11. Więc Bóg nie jest przeciwko zabijaniu w każdych okolicznościach i pod każdym kątem. I nie można jednoznacznie powiedzieć nie albo tak. Bóg jest na pewno przeciwko mordowaniu. Bóg na pewno nie zezwala i jest to grzechem absolutnym w oczach Boga zamordowanie z premedytacją zaplanowane, świadome, na bazie gniewu, na bazie agresji, na bazie zemsty drugiego człowieka. To tak brzmi te przykazania. Tak powinniśmy rozumieć przykazanie zawarte w dekalogu. Przyjrzymy się teraz postawie Pana Jezusa. Ono nam pokaże pewne rzeczy, zanim przejdę do samego prawa, już bezpośrednio do samego prawa dotyczącego obrony chrześcijanina, czy przez chrześcijanina. Jest jedna rzecz, taka sprawa oczywista, to jest wtedy, kiedy korzystamy z niecodziennych środków, ja teraz nie mówię o broni, z niecodziennych środków, jeżeli chodzi o gorliwość prawa Królestwa Bożego. Czasem potocznie nazywamy to takim świętym gniewem. Tak? Znacie takie określenie? Znacie. Ono często pada. Czy Pan Jezus, czy mu było obce taka emocja, która nie jest gniewem, o której wcześniej mówiłem? Nie. A tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie i rzekł do nich: napisane jest, ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. No i znowu, te słowa tu są. Te słowa są napisane w Słowie Bożym. To Bóg spowodował, że te słowa są natchnione i to Bóg podał ten przykład i wiemy, że Jezus nigdy nie zgrzeszył. Tak? A tu jest napisane, że Jezus wszedł do świątyni, wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, powywracał stoły, ławki, tych, którzy sprzedawali gołębie. Mało tego, był do nich teoretycznie opryskliwy. Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. Słyszałem już wersję zdarzeń, że Pan Jezus zrobił to delikatnie. No ale to trzeba naprawdę się napocić, żeby pomyśleć, że to było delikatne. Że Pan Jezus podszedł do tych, którzy żyli z interesów sprzedawania zwierząt w świątyni, w tym całym systemie ofiarniczym, grzecznie podszedł i proszę was, wyjdźcie. I oni powiedzieli, dobrze, już wychodzimy. No to naprawdę trzeba być naiwnym, żeby tak myśleć. Ale zobaczmy, jak inni ewangeliści, bo to okazuje się, że ten fragment jest na tyle istotny, że on jest w każdej Ewangelii.
Bo ta była z Mateusza, teraz z Marka. I przyszedł do Jerozolimy, wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy spali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze tych, którzy sprzedawali gołębie i nie pozwolił, żeby ktoś przyniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem uczył ich, mówiąc, czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Znowu, powywracał stoły. Nie widziałem nigdy człowieka, który delikatnie wywraca stoły, przepędzając handlarzy z jakiegoś miejsca. Łukasza. Zbliżała się do żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł, weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Ewangelia Jana. No już obrazowo to nie może być opisane, za to kocham Jana. Jan opisuje rzeczy tak, że już się tego nie da inaczej rozumieć. Tu jest napisane, że on sporządził bicz. Czytałem taką interpretację tych słów, że on sporządził bicz, ale tylko dla podkreślenia swoich słów. No, ja nie jestem w stanie tego komentować, to jest po prostu tak naciągane. A druga, trochę już lepsza interpretacja, że on sporządził ten bicz, ale zwierzęta. Ona jest tylko trochę lepsza, dlatego że tu nie jest tak napisane. Tu jest napisane, wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Więc także zwierzęta. Nie jest tutaj napisane tylko zwierzęta, tylko także zwierzęta. Ja nie twierdzę, że Pan Jezus na oślep tym biczem uderzał w ludzi, ale twierdzę, że tam emocji było sporo i gorliwość o dom Ojca pożerała Chrystusa od środka. I więc do takiej emocji mamy prawo. Mamy prawo. A więc jeśli ktoś kupczy w kościele, jeśli ktoś kupczy religią, jeśli ktoś kłamie na temat Boga, jeśli ktoś opowiada bzdury na temat Boga, jeśli ktoś robi interes z wiary w Boga, to mamy prawo przepędzić go i zabronić mu to robić. I mamy prawo ich emocji. Te emocje się na całe szczęście często w nas poruszają. Ale to jest jeszcze w miarę oczywiste. Tutaj, bo tu nie pojawia się broń, nie pojawia się wojsko, nie pojawia się policja, nie pojawia się chrześcijanin w tych kręgach. Więc tu jeszcze jest bez emocji, jeśli chodzi o dyskusję na ten temat. Gorzej, jak przejdziemy, a teraz przejdziemy do sprawy mniej oczywistej, czyli w prawie do użycia siły, prawie do użycia broni, etc. Zaczniemy od, bo chcę jak najmniej dzisiaj podawać przykładów z życia, dlatego że nie chciałbym, żeby to bazowało na moich doświadczeniach, bo moje doświadczenia są trudne, bo ja jeszcze niedawno chodziłem z bronią i jeszcze niedawno byłem funkcjonariuszem. I nie chcę, żebyśmy bazowali na moich doświadczeniach i na moich pomysłach, więc przyjrzymy się tylko i wyłącznie Słowu Bożemu. A tak będzie uczciwie. Tak będzie przekonywująco i tak na pewno będzie tak jak Pan Bóg. Mateusza 26, od 47 wersetu. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc, witaj, rabi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego, schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak ma się stać? W tej owej chwili Jezus mówił, wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni, nauczałem, a nie pochwyciliście mnie, lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy uczniowie opuścili go i uciekli. Jest historia
pojmania Jezusa. Cena dosyć szczegółowa. Wiemy z Pisma Świętego, że Piotr miał miecz. Tak? Nie scyzoryk, nie kozik, nie nożyk, nie nożyczki, nie skalpel, tylko miecz. Mało tego, sprawdzałem, użyte jest słowo określające miecz. Normalny miecz, taki miecz. Miecza nie da się schować tak, żeby Pan Jezus się nie zorientował, że Piotr chodzi z mieczem. Dlatego to jest ważne, że to nie był scyzoryk. Piotr nie zataił miecza przed Jezusem przez 3 lata. Jezus był w pełni świadomy, że Piotr nosi miecz. Ponieważ nie da się tego schować. I nigdzie wcześniej, w żadnym fragmencie Słowa Bożego, nie czytamy, żeby Pan Jezus powiedział: Piotr, czy ty zwariowałeś? Dlaczego ty chodzisz z mieczem przy pasie? A mało tego, czytamy słowa, do których później przejdę, że było polecenie Jezusa, żeby zakupić miecz. I znowu słowo tam występujące nie określa ani scyzoryka, ani interpretacji, z którą się też spotkałem, czyli Słowa Bożego. Tak, miecz jest, Słowo Boże jest mieczem, ale w tym konkretnym fragmencie Słowa Bożego użyte jest konkretne słowo w grece określające miecz, tak jak go rozumiemy. Czyli takie narzędzie służące, uwaga, do obrony. Ale do tego też przejdziemy. Więc Piotr ma miecz. Sam Jezus wcześniej kazał mu go kupić. Czy brak wam było czego, kiedy was posłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Lecz teraz, mówi dalej Jezus, kto ma trzos, niech go weźmie. Tak samo torby. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. No i nic nie zrobimy z tymi słowami. To są słowa Pana Jezusa. Więc Piotr ma miecz. Mało tego. Śmiem twierdzić, bo troszkę się na broni znam. Ale to wystarczy, nie trzeba się znać, wystarczy pomyśleć, że skoro Piotr wyciągnął miecz i jednym precyzyjnym cięciem odciął żołnierzowi ucho, to znaczy, że Piotr dobrze się posługiwał mieczem. Jak nie wierzysz, weź miecz do ręki i spróbuj precyzyjnie w coś uderzyć. Piotr musiał mieć opanowaną do perfekcji biegłą obsługę miecza. Inaczej nigdy nie odciąłby precyzyjnie ucha dowódcy. Kto jakby ma jakąkolwiek świadomość miecza, ten wie, że to nie jest tak, o, wziąć. I to do tego też jeszcze dzisiaj wrócimy. W tej konkretnej sytuacji Jezus powiedział do Piotra: schowaj teraz ten miecz. Dlatego, że teraz muszą mnie pojmać. Dlatego, że to się musi stać. Dlatego, że muszą mnie zabić. Dlatego, że jakbym chciał, to bym tu wezwał armię aniołów i rozniosłaby ich w pył. Ale ja muszę zostać pojmany, żeby się wypełniły pisma. Żebyś ty, Piotrze, oczywiście parafrazuję, żebyś ty, Piotrze, był zbawiony. Ale Jezus mu nie powiedział: czyś ty zwariował? Dlaczego ty nosisz miecz? Jak ty ukryłeś przez 3 lata chodzenia ze mną miecz? Gdzie ty go schowałeś tam pod tą tuniką? No nie, nie. Pan Jezus mówi konkretnie: teraz schowaj miecz. Konkretnie odpowiada, że jeśli teraz dojdzie do wojny, jeśli teraz będziecie się tu bić i szermierzyć, no to poginiecie od tego miecza. Dlaczego? No, to wystarczy pomyśleć znowu. Ilu było tych, którzy przyszli pojmać Jezusa, a ilu było uczniów Pana Jezusa? W prawie do obrony mieści się też rozsądek. Jednym z praw do obrony jest ucieczka. Jak jest przeważająca siła wroga, to największym prawem do obrony twoim jest bieg. Szybki bieg. No i oczywiście, ja wtedy bym ci powiedział, że jeżeli ty wyciągniesz ręce, to od rąk zginiesz. Dokładnie taka historia odbyła się w tym miejscu. Także bardzo mnie dziwi taka interpretacja, że Piotr i Jezus byli pacyfistą, tak źle pojętym, i taki pacyfista tak sprawnie posługuje się mieczem.
Zobaczcie jeszcze, bo czasami się spotykamy z takim, że tak, ale Pan Jezus powiedział, że schowaj ten miecz, bo wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Tak, oczywiście. Jakby raz, że to, co wytłumaczyłem, czyli jakby ta przewaga tych, którzy przyszli pojmać Jezusa. A przypominam, że to nie były żarty. Wcześniej jest taka sytuacja, kiedy próbują, tylko nie dochodzi do tego, pojmać Jezusa przy klifie i Jezus jakoś tam spokojnie sobie radzi w tym tłumie. Tutaj Pan Jezus powiedział, muszą mnie pojmać. Ale to jakby ten argument jest z gruntu rzeczy dziwny, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że sportowiec ma nie uprawiać sportu, tak, bo się nabawi kontuzji. No oczywiście. Jeżeli ktoś uprawia sport, to może się nabawić kontuzji. No i oczywiście, Pan Jezus ma rację. Jeśli ktoś wojuje mieczem, zginie od miecza. Ale to nie jest żaden argument na to, że nie wolno nigdy w obronie wyciągnąć miecza. Więc widzimy, że jakby naprawdę trzeba się napocić, żeby inaczej rozumieć ten fragment Słowa Bożego. I teraz chcę przejść do konkretu. Coraz częściej słyszy się, że chrześcijanin nie może pracować w policji, chrześcijanin nie może pracować w służbie więziennej, chrześcijanin nie może pracować w ochronie osób i mienia, bo może tam dojść do sytuacji, w której trzeba będzie wyciągnąć miecz. No bo dzisiejszym mieczem jest broń palna. Tak? No wtedy nie mieli P99 i innych. Mieli miecze. Ale to było skuteczne narzędzie do tych spraw, tak jak dzisiaj te służby noszą nie miecze, tylko noszą broń palną. Słyszymy, że wojsko zabija z założenia i do tego też jeszcze przejdę. Po pierwsze, jakby najgorsze, co się może nam wydarzyć w życiu chrześcijańskim, być hipokrytą. A najczęściej ci ludzie są hipokrytami, którzy mówią taki argument. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego tak twierdzę, że jeżeli uważają, że w policji, w służbie więziennej, w wojsku i w agencjach zajmujących się ochroną osób i mienia nie powinno być chrześcijan, a są tam tylko słudzy diabła, bo przypominam, że nie ma trzeciego gatunku. Jesteś albo dzieckiem Bożym, albo dzieckiem diabła. Jesteś albo chrześcijaninem, albo jesteś potępiony. Nie ma trzeciej wersji tych wydarzeń, tak? Więc jeżeli tam są tylko tacy ludzie, to ja mam takie pytanie do tych ludzi. Jak jest jakaś napaść na ich dom, jakim prawem dzwonią po pomoc do tych ludzi? Jak im może przyjść do głowy mówić, że tam są, że tam nie powinno być chrześcijan, i jednocześnie w chwili zagrożenia prosić ich o pomoc. Przecież to jest absurdalne do granic możliwości. To jest hipokryzja. Tak? Rozumiecie to? Twierdzę, że tam nie może być chrześcijanin, że tam wszyscy, którzy są z założenia są źli, z założenia są w ogóle, nie mogą mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, no ale jak mi się coś dzieje w domu, no to chodźcie mi pomóc. Prosto z tego piekła. Chodźcie mi pomóc, bo ja potrzebuję pomocy. I dokładnie to widzę. Najczęściej u świadków Jehowy. Bo oni najbardziej próbują takie założenie, że nie możesz być chrześcijaninem, będąc w policji, czy będąc w wojsku, czy będąc w służbie więziennym, ale jak tylko jest jakaś agresja na ich miejsca spotkań, natychmiast jest zwana policja. No, hipokryzja do granic możliwości. No przecież głosisz zupełnie co innego, więc po pierwsze pozwól splądrować te pomieszczenia, no bo przecież głosisz, że masz oddać dwie szaty i rozumiesz całości w tym prawa do obrony. No więc otwórz szeroko drzwi i powiedz złodziejom, nie, nie, tu jest wieża, ale w barku jest jeszcze druga, weźcie sobie. No tak rozumią te słowa, tak przynajmniej interpretują te słowa. Gwałcą żonę? No to po sąsiadkę jeszcze. No bo tak rozumią te słowa. No bądźmy wierni, jeżeli coś głosimy, zwłaszcza kiedy jesteśmy konfrontowani z rzeczywistością. Przeczytam wam kilka zapisów, polskich zapisów, bo w Polsce się poruszamy i o Polsce rozmawiam najczęściej. Policja. Umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych, zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeśli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze. Gdzie wyczytałem coś niezgodnego z Chrystusem? Prawo do ochrony, prawo do obrony. Przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Gdzie tu jest coś, co się Panu Bogu
nie podoba? Gdzie tu jest coś, czego chrześcijanin nie może robić? Gdzie jest napisane, że chrześcijanin nie może chronić bezpieczeństwa drugiego człowieka albo jego mienia? Rozumiecie? To jest absurdalny pomysł, że jakby nie wolno. Służba więzienna. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. Wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej. Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej. Zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej. Czego chrześcijanin nie może robić z tych zadań? Dlaczego on tam nie może pracować? Którego obowiązku on nie może wypełniać, będąc chrześcijaninem? Wojsko. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Siły Zbrojne ponadto mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwieniu. Znowu to samo pytanie. Czego chrześcijanom z tych zadań nie wolno robić? Której rzeczy uczeń Chrystusa nie może robić? To, że to wygląda inaczej, to ja wiem. Ale to jest właśnie wina tego, że chrześcijan tam nie ma. To, że często to nie idzie w parze w tym, co te służby powinny robić, to ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Tylko właśnie wina tego jest to, że nie ma tam chrześcijan. Bo gdyby byli tam chrześcijanie i robili to, co do nich należy, w ramach prawa Bożego, a nawet w ramach tych praw, które teraz przeczytałem, tych obowiązków, tych służb, które teraz przeczytałem, to nie dochodziłoby do pewnych sytuacji. Zobaczcie, że przeczytałem o trzech najważniejszych formacjach zbrojnych w Polsce, które chodzą z bronią i według wszystkich trzech zapisów broń służy do ochrony, a nie do zabijania. I oczywiście, człowiek z tego świata, miecz mu będzie służył do wylania gniewu, do agresji, do mordowania. Ale chrześcijanowi miecz będzie służył do ochrony i obrony. A to jest spora różnica. To jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, co nam nie wolno, co mówiłem na początku dzisiejszej usługi, a tym, do czego mamy prawo, czyli prawo do ochrony. Taki dobry film Przemęcz Ocalonych, o tym bohaterze Dezdemoncie Dosie, który poszedł na wojnę, odmówił wzięcia broni. Dobry film, też go oglądałem, bardzo dobry. Wycisnął łzy ze mnie mocno, ale najbardziej mi się podobała scena i cieszę się, że scena jest w tym filmie, w której siedzi w okopie ten człowiek i wróg atakuje i ten człowiek nie ma broni i za chwilę nie będzie żył. I w tym samym czasie jego partner sięga po broń, strzela i zabija tego, który chciał ich zabić. I nie zauważyłem w tym filmie, żeby Desmond miał pretensje o to. Powiem więcej. Gdyby ten nie strzelił i nie zabił nadciągającego wroga, to Desmond nie uratowałby ani jednego człowieka z tej przełęczy ocalonych. W tym filmie jest to pokazane. Tylko różnica jest ta, że chrześcijanin nie jest powołany do agresji. Chrześcijanin nie będzie wywoływał konfliktu zbrojnego. Chrześcijaninowi nie przyjdzie do głowy zaatakować drugiego człowieka, ale ma prawo do ochrony i do obrony wtedy, kiedy ta ochrona i obrona jest racjonalna. Ma prawo do ucieczki, ale nie mamy prawa zabrać mu do ochrony jego rodziny i jakby, rozumiecie, całości zagadnienia. Łukasz, 3 rozdział. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on im odpowiedział, kto ma 2 suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? A on im odpowiedział, nie pobierajcie
nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. On im nie powiedział, macie kategorycznie przestać być żołnierzami. On im powiedział, że nie wolno wam nadużywać władzy, nie wolno wam nadużywać waszych uprawnień i nie wolno wam brać łapówek. I oczywiście chrześcijaninowi w policji, w wojsku, w służbie więziennej, ochronie osób i mienia nie wolno nadużywać władzy. Oczywiście takiemu człowiekowi, chrześcijaninowi w mundurze nie wolno pobierać łapówek. O tym Pan Jezus powiedział. Ale Pan Jezus nie powiedział do tych żołnierzy, że mają przestać być żołnierzami. A chyba by to zrobił, skoro się go zapytali wprost, co mamy czynić. To chyba gdyby nie wolno im było pracować w ramach tej służby, to by im to powiedział. To Jezus, bo to dokładnie powiedział Jan chrzcząc. Teraz przejdziemy do Jezusa. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego ludu, wszedł do Kafarnaum, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Pominę teraz fragment. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, a ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Może nie każdy wie, kim jest setnik. Setnik jest dowódcą wojska. Setnik zarządza żołnierzami. Setnik nosi broń. I znowu, Pan Jezus nie gani setnika za to. Mało tego, Pan Jezus stawia jego wiarę za wzór. Mało tego, w tym fragmencie Słowa Bożego jest napisane, że setnik jest pokazany jako dobry człowiek. W tym zrozumieniu oczywiście, nie w tym zrozumieniu, że dobry jest tylko Pan Bóg, ale w tym zrozumieniu, na ile potrafimy być moralni w tym świecie. Nie ma tu żadnej gańby dla setnika. Pomimo tego, że on jest dowódcą zbrojnym. Pan Jezus w ogóle nie podejmuje tematu. Nie jest to żadnym problemem dla Jezusa, że setnik jest setnikiem. Setnik jest setnikiem, ale jest bogobojnym setnikiem. I Jezus wyraźnie o tym w tym fragmencie Słowa Bożego do nas o tym mówi. A więc można być bogobojnym żołnierzem, można być bogobojnym policjantem, można być bogobojnym strażnikiem w więzieniu. Nigdzie nie ma potępienia. Więc Jan, podałem wcześniej, teraz Jezus, a teraz apostołowie. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie się. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba się jej poddawać. Nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Chcę wyjaśnić ten fragment, bo to jest trudny fragment Słowa Bożego. W oryginale jest tam napisane o istocie władzy. Istota władzy jest od Boga. I to jest moja odpowiedź na to, czy każda władza pochodzi od Boga. Nie, nie każda. Hitler i Stalin od Boga nie pochodzili. Bo tu nie jest tak napisane. Tu jest napisane, że istota władzy jest od Boga. Że istota władzy jest służbą u Boga. Że to Bóg zaplanował tak, że jeżeli latają bandyci, to musi być władza, która ma prawo wziąć miecz jako słudzy Boży, tak tu jest napisane, i utrącić garba tym bandytom. A mało tego, okazuje się, że we wszystkich normalnych krajach, w których władza zakładamy, że pochodzi od Boga, bo moralnie prowadzi swoją służbę, istota władzy pochodzi od Boga, jest na przykład przepis, który mówi, że używając broni, obowiązkiem używającego broni jest użyć tej broni tak, żeby wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobie,
względem której tą broń się stosuje. A więc nigdzie nie jest, w żadnym prawodawstwie normalnym, pochodzącym od Boga, władza jest używana przez Boga, a nie przeciwko Bogu. Myślę, że to wytłumaczyłem, tak? Istota władzy pochodzi od Boga. Nigdzie w tych krajach nie jest zapisane, że policjant ma strzelać, żeby cię zabić. Że żołnierz ma wyjść na ulicę i strzelać do swojego narodu. Wiemy, że to się działo w historii, ale ta władza nie pochodziła od Boga. W tym fragmencie Słowa Bożego jest napisane wprost, że istota takiej władzy, która nosi miecz, pochodzi od Boga. Że to są słudzy Boga, którzy mają obowiązek tego miecza używać. Przeczytam to jeszcze raz, tylko teraz już z tym zrozumieniem istoty. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma istoty władzy, jak tylko od Boga. A te, które są, są przez Boga ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ścigają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Ja nie mam już żadnych wątpliwości po przeczytaniu tego fragmentu Słowa Bożego. Żadnych, nawet najmniejszych. Oczywiście zastanawiałem się, jak to jest z Hitlerem i Stalinem. Odpowiedzią jest, że istota władzy, właściwa władza pochodzi od Boga. A więc zobaczcie, nie tylko niepotępienie, ale wręcz mowę o tym, że to Bóg ustanowił pewne rzeczy, w tym osoby noszące miecz, znajdujemy zarówno u ostatniego, znajdujemy w mowie Jezusa i znajdujemy w mowie apostołów. No to co jeszcze jakby potrzebujemy? Chcę jednak kilka takich ostatecznych uwag poczynić, niezwykle istotnym. Za każdym razem, kiedy mówię o wojsku, policji, służbie więziennej, ochronie osób i mienia, kiedy mówiłem o Piotrze, który obciął ucho, kiedy mówiłem o ludziach, którzy nie na darmo noszą miecz, mówiłem o ludziach przeszkolonych. Więc nie jestem i nie chciałbym być tak zrozumiany za swobodnym dostępem do broni. Nie mówię o tym, że teraz każdy z nas ma mieć miecz, tudzież broń i bawić się w dziki zachód. Bo z broni to trzeba umieć korzystać, jak z tego miecza. I tu jest też o tym wyraźnie w Słowie Bożym mowa, że nie każdy, tylko ta władza nosi ten miecz nie na darmo. Tam to też Piotr precyzyjnie obciął te ucho, więc był przeszkolony. Więc jeżeli ktoś jest głuptasem biegającym z bronią, a nie ma nic wspólnego z bronią, no to robi grzech. A jak kogoś postrzeli, to będzie winny. Więc to jest zupełnie inna historia, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie mówię o mordzie ani o nieprawym działaniu. Ale do tego nie trzeba mieć broni. Tak? Do tego nie trzeba pracować w policji. Do tego nie trzeba się chronić i bronić. Jak ktoś jest mordercą, to jest mordercą. To on nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jak ktoś hoduje sobie gniew, hoduje sobie zemstę, to również nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To trzeba rozgraniczyć. Że ktoś broni się i chroni w przypadku ataku, tak? A ktoś planuje zemstę. To są dwie różne rzeczy. Chcę to powtórzyć jeszcze raz. Nie ma prawa do zemsty i odwetu. Ale nikt mu nie zabrał prawa do ochrony swojej żony, swojej dzieci, siebie i swojego mienia. Oczywiście, ja mam pełną świadomość, że pierwsi chrześcijanie byli paleni na stosach. Mam też pełną świadomość przewagi sił. Ale zapewniam was, że gdyby było tak, że przewaga sił by była po stronie chrześcijan, to Rzymianie by ich lwom na pożarcie nie dali. To jest ogromna różnica, tak? Wspomnieć też chcę jeszcze o tym, że tak, są takie sytuacje, które są sytuacjami absolutnie miażdżącymi nasze prawo do ochrony. Ale to są wyjątkowe sytuacje.
kiedy Duch Święty mówi, poddaj się na świadectwo dla mnie. Kiedy Duch Święty mówi temu człowiekowi i dotyka go i daje mu jakąś ponadnaturalną odwagę i ten człowiek nie broni się, a wręcz odwrotnie, wręcz oddaje życie. Ale to są ponadnaturalne sytuacje. I to Duch Święty ewidentnie ingeruje w tego człowieka. To są te sytuacje, kiedy ktoś mógłby się obronić, ale ktoś, albo ktoś mówi, wyrzeknij się Pana, a będziesz żył, a ten ktoś mówi, nie wyrzeknę się mojego Pana. Ale to jest Duch Święty. To nie jest precyzja tego człowieka. Nie jesteś w stanie osiągnąć takiego stanu. Możesz mówić, co chcesz, ale jeżeli w takim momencie cię nie dotknie Duch Święty, to po prostu będziesz hipokrytą. To jest taki piękny film, pokazujące, jak jakiś gangster sięga po broń, przykłada ją takiemu kaznodzieje, który głosił, że on nigdy tam by się nie bronił, nie chronił i w ogóle on przykłada mu broń, ten truchleje, oczywiście wszystkiego się wyrzeka i on mówi, wiesz, sprawdzałem cię. Gdybyś ty się zachował tak, jak mówiłeś, to byłbyś innym. Ale nie mógł się zachować, dlatego, że Ducha Świętego w tej sytuacji nie było. Te sytuacje są autentyczne wtedy, kiedy Duch Święty działa. W pozostałych sytuacjach, kiedy Duch Święty indywidualnie na ciebie nie oddziałuje, masz według Pisma Świętego pełne prawo chronić się i bronić. Pełne prawo do nie dania się bicia, nie dania bicia swojej rodziny, swojej żony, poniżania i tak dalej. Z uwzględnieniem braku prawa do gniewu i zemsty. Z uwzględnieniem miłości do nieprzyjaciela. Z uwzględnieniem tego, że to nie jest stan, który ty wywołujesz, tylko ty odpierasz atak, a to jest zupełnie inna różnica. Powiem więcej. Reprezentowanie Chrystusa ponad tym, co czasem dzieje się w służbach, jest niezwykle ciężkie. Więc jeśli już jakiś chrześcijanin w tych służbach jest, to opamiętajmy się z mówienia mu, że nie powinien tam być, a zacznijmy go wspierać, i zacznijmy się o Niego modlić. Bo tam jest ciężko być chrześcijaninem. A On tam musi być solą i światłem. I powinien mieć wsparcie w braciach i siostrach. Powinien być otoczony modlitwą przez braci i sióstr. Powinien być wspierany, a nie poniżany, a nie wmawiane mu jest, że nie wolno mu tam być, że ma natychmiast opuścić te sytuacje. Nie, my powinniśmy go wspierać i się o Niego modlić. Amen.